Dobra, no to Bright, skoro już możemy znowu dalej gadać, to słuchaj. Dokończmy listę rzeczy, których dr Bright nie ma prawa robić w agencji. Motto fundacji to zabezpieczać, przechowywać, chronić i żadne z poniższych. Energicznie dźgaj padlinę. Użyjmy tego na 682. Rzucać ser. Przegiąłeś. Od teraz pracujesz z keterami. Możemy to wsadzić do 914? Krew sprawia, że rośnie trawa. Zabij, zabij, zabij. Majteczki rajc. Pieprzyć z drzewa, wspinam się po chmurach. Ktoś zostaje zadźgany. Już czasami powinno. Po prostu wsadźmy tam nasze człony w nadziei na najlepsze. Czy ja to dłoń? Jeśli wszystko inne zawiedzie, nasraj na to. Jeśli wszystko inne zawiedzie, zawsze jest słońce. Pokaż mu swoje cycki, rajc. Potrzebne większe kotki. Społeczeństwo przerażających zboczeńców. Chrzanić śmierć, wojnę, głód i zarazę. Mamy Cliffa, Girsa, Kondraki i Brighta. Rzucajcie w niego klasą D, aż przestanie. 447 oraz zwłoki. Dwa wspaniałe smaki, które razem wspaniale smakują. FBI to banda mięczaków. Kto chce zobaczyć, do jakich czynów przy ludziach mogę nakłonić prezydenta? Nauka dla Boga nauki. Upewnij się, żeby wytrzeć stopy od 2558. W razie wątpliwości, nakarm tym 682. Slapstiki, klauni i suchary. Rzuć kołdrę, teraz! Wciąż żyję i znalazłem tort. Zmiesza się? Komuchy nas kochają. Złam, skrusz i wylisz. Nie martw się, o 5 nigdy się nie domyśli. Ostateczne starcie ostatecznego przeznaczenia nie jest miejscem, na które można naraz wrzucić więcej niż 15 walczących SCP. Ale w wypadku niewychowanych nastolatków masz wolną rękę. Dr. Bright nie ma prawa rozdawać darmowych przytulasów, ani dopuszczać się gestu znanego jako surprise. Dr. Bright nie ma już więcej prawa bawić się w hipokrytycznego przysięgowego kurczaka z personelem medycznym. Pełna minuta grobowej ciszy oznacz: o Boże, coś ty narobił, a nie: proszę kontynuuj. Żarty zrobione przy użyciu biurek nowych pracowników nie są zabawne, dlatego że rozpuścili się w rekordowym czasie. Pomimo stopnia doktora, dr Bright nie ma prawa przypisywać ani zalecać żadnego z poniższych. Żadnego rodzaju leków, lewatywy, homeopatycznych remediów, darmowych przytulasów, leczącej mocy śmiechu, leczenia seksualnego, więcej dzwonków. Dr. Bright nie ma już dłużej prawa zalecać solucji użyj więcej giwer w razie jakiegokolwiek problemu. Ani też solucji załatw sobie większe giwery. Nieważne co ma do powiedzenia i jakie są na to dowody, jak bardzo jest to do przyjęcia, fundacja SCP nie ma i nigdy nie miała nic wspólnego ze Szkołą Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. I nieważne co powie Bright, on nie jest, cytuję, prawdziwym nauczycielem magii. I jest proszony o przestanie pokazywania nam swojej różdżki. Jeżeli Bright celowo naćpie się w celu wymigania się od papierkowej roboty, należy go umieścić w celi typu czwartej i zraszać zimną wodą z węża pod ciśnieniem przez nie mniej niż 5 minut. Dr. Bright nie ma prawa przesyłać memetycznych obrazowych agentów zabijających na 4chana. Ani 7chana. Ani jakiekolwiek fora obrazkowe. Albo wiesz co, wrzucaj je sobie na 4chana. Wyręczysz moderatorom przysługę. Dr. Bright nie ma prawa zmieniać standardowych uniformów klasy D na czarne spodnie z czerwoną koszulą polo. Rozumiem, o co ci chodzi, ale po prostu nie chcemy być kojarzeni ze Star Trekiem. Nieważne ile można tak twierdzić, nieważne ile uniformów będziemy musieli skonfiskować i ilu Azjatów będziemy musieli się pozbyć w tej sprawie, Dr. Bright nie jest i nigdy nie był ninją. Bright, słuchaj, nie ma żadnych kodów ochronnych na Kongę Zombie, złolowatą czapkę, wampirzego kankana, disco zwłoki, intensywny homoerotyzm, nawet nie chcę wiedzieć. Hu, mama, nekrofil, nie chcę wiedzieć. Ekstremalną przemoc wobec kroczy, faceta przebranego za palmę, faceta z pornowąsami, kung fu rastę, mnicha jedzącego szczeniaki, sprawiedliwe ludobójstwo wszystkich was durnych sku. Eli, zlot rodziny Brightów, impreza plażowa doktora Kondrakiego. Choć humor może być dobrą metodą podnoszenia morali personelu, to jest to wysoce nie na miejscu robić żarty o twojej starej w obecności SCP-597. Dr. Bright nie ma prawa klasyfikować któregokolwiek badacza, łącznie ze sobą, jako memetyczne zagrożenie. Dr. Bright nie ma prawa akceptować któregokolwiek z poniższych jako środka spłaty długów. Twojej duszy, czyjejś innej duszy, krwi dziewic,
reproduktywnych organów, różnych SCP, wspomnień, prawdziwych lub zmyślonych, fragmentów twojej przeszłości. Nie mam pojęcia, jak to zadziałało z Cliffem, ale Bright tak potrafi. Wyspy Manhattan, paciorków, pierworodnych dzieci, dzieci urodzonych w drugiej kolejności, przyszywanych rudowłosych dzieci, wynajętych mułów, złotych pokryć ze słomek, śmiechu dziecka, łez dziecka, dziewictwa, analnego dziewictwa, słuchowego dziewictwa, nosowego nie chcę nawet... Nie. Pępkowego nie chcę nawet o tym myśleć. Kucyków, czyjejkolwiek babci, czyjejkolwiek siostry, jakiegokolwiek osobnika powiązanego z krwią. Nieważne ile razy sfotoshopuje się z SCP-682 oraz ilu zwiódł Australijczyków, Bright nie jest i nigdy nie był łowcą krokodyli. Dr. Bright nie ma prawa używać przykładów ze Star Treka podczas zarządzania testami nad sztuczną inteligencją jakiegokolwiek sortu. Oprogramowanie nie rośnie na drzewach, do cholery. Dr. Bright nie ma prawa używać SCP-141 do wlepiania ludziom mandatów za parkowanie. Dr. Bright nie ma prawa wysyłać czegokolwiek w przyszłość, przeszłość ani do alternatywnych wymiarów. Dr. Bright nie ma prawa sugerować, że ludzie są jego duplikatami w celu ich terminacji, dopóki właściwie nie są jego duplikatami. Dr. Cliff nie ma prawa wmawiać ludziom, że Bright jest jego duplikatem. Dobra, Bright, ja już nie chcę marnować na ciebie czasu, mam spotkanie z 049, już... Po prostu się ogarnij.